50 milionów lat temu dżungle porastające Europę, Azję i Amerykę Północną przemierzał wielki, dwumetrowy ptak. Gastornis, czasami nazywany też diatryna. Zazwyczaj przedstawiany jest jako wielki superdrapieżnik. W sumie nic zaskakującego. Ogólną sylwetką ciała, szczególnie dużą głową, przypominał raczej jakiegoś tyranozaura niż strusia. Czy jednak faktycznie był to zabójczy drapieżnik? Rodzaj Gastornis został utworzony w 1855 roku na podstawie skamieniałości znalezionych we Francji, które to wówczas były jednymi z najstarszych skamieniałości ptaków, które znaleziono. Nazwę Gastornis utworzono na cześć odkrywcy tych kości, Gastona Plante. Natomiast na podstawie kolejnych odnalezionych kości w 1888 roku powstała ta rekonstrukcja Gastornisa. Szczątki te były niekompletne, a dodatkowo później okazało się, że część kości wcale nie należało do ptaków. Nic więc dziwnego, że ta rekonstrukcja okazała się nieprawidłowa. Chyba najbardziej widoczne są różnice w szyi i w głowie. W rzeczywistości jego szyja była stosunkowo krótka, a głowa masywna. Warto jeszcze nadmienić, że w 1888 roku dla Gastornisa utworzono osobną rodzinę ptaków – Gastornithidae. Skamieniałości podobnego ptaka znaleziono w Ameryce Północnej, jednak na podstawie tych skamieniałości w 1876 roku utworzono kolejny rodzaj nazwany diatryma, dla którego utworzono osobną rodzinę – Diatrymidae. Do diatrymy zaliczono nie tylko skamieniałości z Ameryki, ale też niektóre z Europy. Część badaczy zauważyło podobieństwo tych ptaków, inni zaś uznali je za całkiem różne. Między innymi dlatego, że jak już mówiłem, kości Gastornisa były wymieszane z kośćmi innych zwierząt. W 1991 roku jeden z badaczy zaliczył rodziny Gastornithidae i Diatrymidae do tego samego rzędu, Gastornithiformes. Natomiast rok później kolejny badacz umieścił diatrymę w tej samej rodzinie co Gastornisa, czyli w rodzinie Gastornithidae. W końcu w 2002 roku diatryma została formalnie uznana za młodszy synonim Gastornisa, a rodzina Diatrymidae za synonim Gastornithidae. W 1980 roku opisano jeszcze inny rodzaj wymarłego ptaka, tym razem z Chin. Nazwano go Zhongyuanus, ten jednak też jest synonimem Gastornisa. W międzyczasie odkryto całkiem sporo gatunków, które zaliczono albo do Gastornisa, albo do diatrymy, jednak większość z nich okazała się gatunkami nieważnymi, a część pozostałych została uznana za synonimy pozostałych gatunków. Tak więc obecnie do Gastornisa zalicza się tylko kilka ważnych gatunków. Z Europy znanych jest kilka gatunków. Pierwszym nazwanym gatunkiem był Gastornis parisiensis, który jest gatunkiem typowym tego rodzaju. Jego skamieniałości znane są z zachodniej i środkowej Europy. Z zachodniej i środkowej Europy znany jest również Gastornis saracini. Jego synonimem może być gatunek Gastornis geyselensis, choć nie jest to pewne. Innym gatunkiem jest Gastornis russelli z Francji. Z Ameryki Północnej znany jest gatunek Gastornis giganteus. Natomiast skamieniałości z Chin zaliczane są do gatunku Gastornis xuanensis. To ten gatunek, który początkowo był zaliczany do rodzaju Zhongyuanus. Gastornis żył od późnego paleocenu do środkowego eocenu, czyli od około 55 milionów do około 45 milionów lat temu. Klimat był wówczas wilgotny i bardzo ciepły. W Europie panował klimat podzwrotnikowy, więc na przykład na terenie Niemiec nie trudno było natrafić na dżungle i tereny bagienne. W tych warunkach żyły żółwie, węże, krokodyle
liczne ssaki, w tym przodkowie koni i małp, a także wiele ptaków, w tym właśnie gastornis. Był to duży nielotny ptak. Osiągał wzrost około 2 metrów i masę około 175 kg. Za to jego skrzydła były niewielkie, jak zresztą na nie lota przystało. Ptak ten często przedstawiany jest jako szczytowy drapieżnik. To głównie dlatego, że wyglądem zewnętrznym przypominał inne wielkie, wymarłe ptaki – fosforaki, które są uważane za drapieżniki, m.in. ze względu właśnie na ich duży rozmiar i wielkie czaszki. Faktycznie, gastornis należał do największych zwierząt w swoim środowisku, więc teoretycznie mógłby zapolować niemal na wszystko w swoim środowisku. Przynajmniej w Europie, która wtedy była obszarem wyspiarskim i było tam mało dużych zwierząt. Za to w Azji i Ameryce można było natrafić na ssaki, które były trochę masywniejsze od gastornisa. Gastornis miał też dużą, masywną czaszkę, dzięki której mógł wytwarzać duże siły zgryzu. Tak więc ten ptak mógłby na przykład odżywiać się żyjącymi tam małymi ssakami czy padliną. Mógłby być też wyspecjalizowany w kruszeniu kości. Jednak inne dowody nie są już tak łaskawe dla hipotezy o drapieżnym gastornisie. W dolnej części nogi ptaków występuje kość nazywana tarsometatarsus. U gastornisa kość ta była stosunkowo krótka, szeroka i masywna, co wskazuje na raczej powolne poruszanie się tego zwierzęcia. Natomiast drapieżnik powinien być szybki i zwinny, by upolować ofiarę. Jeśli więc gastornis był drapieżnikiem, to musiałby polować jakoś z ukrycia. Jeśli jednak nie polował, to mógłby na przykład odżywiać się padliną, więc to nie wyklucza hipotezy o jego mięsożerności. Wykluczają to jednak inne badania. W artykule z 2014 roku przedstawiono wyniki badań, według których gastornis był roślinożercą. Zastosowano w nich dwie metody. W pierwszej określono skład izotopowy kości gastornisa, dokładniej zawartość dwóch izotopów węgla, w drugiej porównano muskulaturę szczęk gastornisa i współczesnych ptaków. I w obu przypadkach wyniki wskazują na roślinożerność gastornisa. Przesłankami za roślinożernością mogą być także tropy, które mogły zostać pozostawione przez gastornisa, a także kształt dzioba. Tropy pokazują, że palce nie były zakończone ostrymi szponami, jak często ma to miejsce u drapieżników, a krótkimi, trójkątnymi pazurami. Dziób natomiast nie był haczykowato zakończony, jak ma to miejsce u drapieżnych ptaków. Gastornis na różnych rekonstrukcjach często przedstawiany jest z upierzeniem podobnym do tego u kazuarów czy u emu. To zapewne po części przez inspirowanie się dawnymi rekonstrukcjami, które przedstawiały gastornisa czy diatrymę właśnie w taki sposób. Inną przyczyną może być to, że w 1923 roku ogłoszono odkrycie struktur, które uznano za pióra gastornisa. Były to takie włókna. Później odkryto jednak, że to wcale nie były pióra. Za to ze Stanów Zjednoczonych znane jest 24-centymetrowe pióro, które musiało należeć do jakiegoś dużego ptaka, być może właśnie do gastornisa. We Francji natomiast odnaleziono duże jajka. Ich dokładna wielkość ze względu na ich stan zachowania jest nieznana. Jednak szacunki mówią o jajkach większych niż u dzisiejszego strusia. Według jednych szacunków ich wymiary to około 24 cm na 15 cm. Według innych szacunków wymiary największych jaj to około 20 cm na 40 cm. Byłyby więc wielkością zbliżone do największych znanych jaj, które należały do innego wymarłego ptaka, mamutaka. Z tego samego miejsca znane są też kości gastornisa, więc prawdopodobnie były to jego jajka, choć
W Europie żyły też inne duże, choć nieco mniejsze ptaki, więc niewykluczone, że tak naprawdę były to jajka któregoś z nich, a nie gastornisa. Dawniej gastornisa zaliczano do różnych grup ptaków. Według jednych badaczy miał to być na przykład ptak paleognatyczny, czyli blisko spokrewniony ze strusiami i kazuarami. Według innych miał należeć do ptaków papugowych, żurawiowych lub bocianowych. Obecnie jednak uznawany jest za blisko spokrewniony z blaszkodziobymi, czyli na przykład z kaczkami i gęsiami. Gastornis najdłużej żył w Europie. Z Europy znane są jego najstarsze oraz najmłodsze skamieniałości. Prawdopodobnie więc rodzaj ten pochodzi właśnie z Europy. Następnie część gastornisów dotarła do Ameryki i do Azji, choć jak dokładniej wyglądała ta wędrówka, nie wiadomo. Gastornisy mogły przedostać się niezależnie do Ameryki i do Azji, lub najpierw trafiły one do Ameryki, a przez nią do Azji. Nie są znane również okoliczności wyginięcia tych ptaków. W eocenie miały miejsce zmiany klimatu, jednak nie wydaje się, by to one miały wpływ na ich wyginięcie. Wzrost temperatury miał miejsce mniej więcej wtedy, gdy te ptaki wędrowały ku Ameryce i ku Azji. Natomiast spadek miał miejsce już po ich wyginięciu. Przyczyną wyginięcia tych wielkich ptaków mogło być pojawienie się dużych drapieżnych ssaków, na przykład hienodonów.